Czy masz problem z kampanią do gry Worms Revolution Extreme? Nie wiesz, jak ukończyć misję Nawiedzone Wzgórze? W tym filmie pokażę Ci, jak wykorzystać ukształtowanie terenu na swoją korzyść. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry Worms Revolution Extreme. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nawiedzone Wzgórze. Wow, widzę w Tobie złość. Podejrzewam, że już nie możesz doczekać się, by ruszyć do walki i załatwić przeciwnika. Powinienem ci pozwolić. Proszę bardzo, droga wolna. Startuję. Beware, wormy traveler, for this landscape is haunted. It was purpose built on the site of an ancient supermarket. And in the dead of night, they say you can hear chilling voices whispering. Price check, Louise. And sorry, this till is closing. Just get in there, play the game where only one team can win, and then get out again before you end up off your trolley. Or a basket case. Or even dead. There's a good chance you'll be dead. They've started early. Ignore them. What was that? I heard you. Wormius taunti smugimus. Very easy to kill. This enemy worm here? Yes, him. Kill him slowly. You fellas want ice cream? Good, because it's death or glory flavored. Eat up. Why are you still about? This isn't National Stand About Day. That was yesterday. This is War Day. Today. Okej, mam wszystkie robale w jednym miejscu. I niestety zaczynam takim, który ma... jest właściwie najbardziej zasunięty. Ale na szczęście jest to zwiadowca. Wygląda na to, że pełzacza dam radę jeszcze wyeliminować w tej turze. Tak jest. I chowam się. Tym razem poziom jest tak jakoś rozłożony, że praktycznie po wyeliminowaniu każdego z przeciwników mam za nim jakąś skrzynkę. Nie wiem jeszcze, co jest w tych skrzyniach, jakie bronie. Byłem wystawiony, więc na szczęście aż tak dużych obrażeń nie zadał tym razem. O, tego się nie spodziewałem. Ale najpierw idę po skrzynię. Atak z powietrza. To przyda się na te robale na górze. Tu raczej nie da rady. Nie udało się przebić. Nie tylko nie trafiłem w beczkę wybuchową, ale też nie otworzyłem zbiornika, niestety. Po raz kolejny traktuje mnie ogniem. Skoro ogień blokuje mi drogę, to zacznę od ataku z powietrza. I pomiędzy trzy wrogie robale. Kolejny wrogi robal wyeliminowany. To akurat było dosyć nierozsądne. Sam się wystawił. Skoro tak, to potraktuję go ognistym uderzeniem. Chociaż wycelował w takie miejsce, że właściwie nie da rady. Myślałem, że dam radę go przerzucić na drugą stronę, ale niestety był tak ustawiony, że nie było to możliwe. An unrequited gift.
To znacząco utrudni przemieszczanie się. Na szczęście zwiadowca jest bardzo szybki i bardzo daleko skacze oraz bardzo wysoko. Pocisk z naprowadzaniem, to też się może przydać. Co tutaj mam do zaproponowania? Smocza kula. Wprawdzie trochę jeszcze brakuje, aby spadł do wody na przykład, ale już na pewno jest znacznie bliżej. Oba moje robale otrzymały obrażenia. Co mogę zafundować temu? Minę? Nie mam dynamitu. To powinno wystarczyć. Smark wyeliminowany. Nie trafił. Tym to ciężko się przemieszczać. Trzymanie się obiektu fizycznego też nie jest najlepszym pomysłem, podobnie jak teraz bomba wodna, ale pocisk z zaprowadzaniem. Gdyby wycelować go w beczkę, to może się udać. I łącznik już zaczyna się podtapiać. Pierwszy robal stracony. Skorzystam z okazji i użyję plecaku odrzutowego. Akurat Lady, jako naukowiec, jest dość lekka. Raczej nie da rady nam wskoczyć. Będę potrzebować zwiadowcy, ale mogę wciąż zająć się tym jegomościem. Podstawię mu minę. Zbiornik u góry nienaruszony, łącznik wciąż się topi. Patrząc na aktualny stan, to większość jego robali już właściwie jest w sytuacji bez wyjścia, bo już się topią. O ile nie wymyśli czegoś w stylu właśnie teleport. Ale pojawił się w takim miejscu, że bardzo łatwo będzie mi go trafić. Najpierw zajmę się jednak cieniem i do jego wyeliminowania wystarczy mi mobilizator. Chowam się. Kolejny wrogi robal wyeliminowany. Niby trafił mnie, ale tak naprawdę oczyścił też mi drogę do tej skrzyni. Jakie mam z nim szanse? Muszę korzystać z jakichś elementów, które mnie nie zabiją. Na przykład Uzi. Trafiony, zatopiony. I w tej samej turze wyeliminowany kolejny wrogi robal. No to pozostało już tylko 4 na 3. Niemal żadnego postępu. Wezmę tę skrzynię. I tutaj jest dosyć bezpiecznie, więc po prostu puszczę mu owce. Trochę nie wyszło. Właściwie zmarnowana.
To już ostatnie tury w wykonaniu Mroku. A jednak nie. Zajmę się nim później. Zacznę od mecha. I w tym momencie nawet stoi na beczce. Staje się idealnym celem. Ten robal i tak był w dosyć kiepskiej pozycji, więc właściwie nie jest mi jakoś go specjalnie szkoda. No, obawiam się, że nie da rady stąd wyjść. Dosyć kiepsko. Chociaż mam jeszcze liny ninja. Strzelam najpierw beczkę. Nie było już zbyt wiele czasu. Ale teraz porusza się łapacz, więc on już ma całkowicie utrudniony dostęp do moich robali. Ale jednak znalazł sposób. Tym razem porusza się znowu Lady. Nie chcę jej stracić. Zawsze to 5 punktów życia co turę. I tutaj będzie już bezpieczne. Na tym myślę zakończę. Chociaż mogę jeszcze użyć palnika i iść w kierunku tego kolejnego wrogiego robala. Mroka. Mroku. Mroka? Z jakiegoś powodu zdecydował się strzelać do skrzyni. Dynamit. To wystarczy, aby go wyeliminować w kolejnej turze. On ma 3 robale, ja 2, więc tak naprawdę, nawet biorąc pod uwagę tę kolejkę, to będę się ruszać jeszcze przed nim i będę mógł użyć dynamitu. A przy pomocy Weeble? Cóż, skorzystam z superowcy. Ciężko się tym steruje. I nie trafiłem. Kiepsko to wyszło, przyznaję. Co zrobi przeciwnik? Czekam. Teleportuje się. Mam szczęście, że tym razem ja ruszam się tutaj. Aczkolwiek myślałem, żeby wykorzystać tutaj dynamit na mrok. Mam jeszcze jednak bombę wodną. Liczyłem na więcej. I po Lady. Pozostał mi jeden robal. Zwiadowca. Jeszcze do tego nie trafiłem. Na szczęście jestem na tyle dobrej pozycji, że właściwie Weeble nie może zginąć w jednej turze.
Cóż, skoro tak, zajmę się najpierw dwoma pozostałymi robalami. Ustawiły się jeszcze obok siebie, co dodatkowo sprzyja mojemu planowi, i ewakuuje się. Pierwszy wyeliminowany. Łapacz będzie się mógł jeszcze poruszyć, ale nie spodziewam się tutaj jakiejś rewelacji. Jaką mam broń do dyspozycji? Bazuka wydaje się najlepsza. Pozostał mu jeden punkt życia. Łapacza już mam wyeliminowanego. Teraz pozostał jeszcze tylko Kamulec. Jest w gorszej pozycji, przynajmniej z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o te bronie, które ja mam do dyspozycji, aby móc mnie zaatakować, musi albo po prostu zejść, albo tkwić tam. A gdy tam pozostanie, jest bardzo wysunięty. Skorzystam z plecaku odrzutowego. Może być. I teraz bazuka. Trochę życia jeszcze mu zostało. Tak naprawdę nie wiem, co chcę zrobić, ale jeżeli on tam zostanie, to będę mógł po prostu do niego strzelić i zrzucić go do wody. Obrażeń też nie zadał mi jakoś specjalnie dużo. A i tak planowałem do niego schodzić, więc podbiję czas granatu. Troszkę za daleko ten granat był i dlatego nie spadł do wody. To było dziwne. The enemy fought terribly. In fact, they were lucky to come second. And in a death match, that's saying something. Misja udana, gratulacje Efrio. Za swoje umiejętności i szybkie myślenie otrzymujesz srebrny medal. Linki do pozostałych moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, cześć!